Włodzimierz Lubański w latach 70. uchodził za jednego z najlepszych napastników na świecie. W Europie chciały go mieć u siebie największe kluby z Realem Madryt na czele. Niestety przez ówczesny ustrój komunistyczny wyjazd z kraju był praktycznie niemożliwy. Dlatego też Lubański został legendą Górnika Zabrze. W reprezentacji Polski przez długi czas był najlepszym strzelcem w historii. Do niego należy rekord najmłodszego zawodnika i strzelca reprezentacji Polski. W 1975 roku udało mu się wyjechać do Belgii, gdzie stał się legendą Lokeren. Polak może mówić o szczęściu, ponieważ w tych czasach uniknął poważnych kłopotów. W dzisiejszym odcinku odpowiem Wam na pytanie, jak Włodzimierz Lubański miał zostać ofiarą porwania. Zapraszam do oglądania. Cała sytuacja miała miejsce w 1978 roku w Belgii. Polak w tym czasie był prawdziwą gwiazdą Lokeren, która była rozpoznawalna niemal w całym kraju. Włodzimierz Lubański miał paść ofiarą porwania. Dlaczego? Tak opowiadał o tym na łamach Gazety Krakowskiej. Dwaj gangsterzy chcieli wywieźć dziecko z Polski, ale zostali zatrzymani na naszej granicy i trafili do więzienia. Ktoś z tej bandy zadzwonił do polskiej ambasady w Brukseli z żądaniem uwolnienia towarzysza, bo w przeciwnym razie wykonają akcję terrorystyczną przeciwko polskiemu obywatelowi. Kto by się wtedy spodziewał, że za cel wybiorą sobie mnie? To było szaleństwo. Chcieli mnie porwać i kto wie, może zabić. Jak się jednak okazało, Lubański mógł mówić o bardzo dużym szczęściu. Gangsterzy nie byli dość bystrzy i porwali nie tego człowieka, co trzeba. Mieli oni przyjść do apartamentu, w którym mieszkał Włodzimierz, dopóki się z niego nie wyprowadził. Tak więc terroryści porwali wtedy czeskiego trenera Lokeren Josefa Wacenowskiego. Tak zrelacjonował to sam Lubański. Wieczorem ktoś trzy razy zadzwonił do mnie, pytając, czy to ja. Zamachowiec chciał się upewnić, że jestem w apartamencie. Tylko nie wiedział, że teraz mieszka w nim Wacenowski. Trener, usłyszawszy w domofonie moje nazwisko, otworzył drzwi, bo myślał, że chce go odwiedzić. Gdy zobaczył lufę pistoletu, zatrzasnął drzwi, ale napastnik oddał kilka strzałów. Całe szczęście trener Lokeren nie został poważnie ranny. Oberwał w rękę, jednak udało mu się uciec z mieszkania i wpaść do sąsiadów, którzy powiadomili policję. Niestety gangsterzy zdołali uciec z miejsca zdarzenia. Jak się jednak później okazało, zaczęło ich gryźć sumienie, dlatego też sami zgłosili się na policję. Terroryści usłyszeli wyrok 30 miesięcy pozbawienia wolności, w tym 20 w zawieszeniu. Jak się okazało, za porwaniem stała flamandzka neonazistowska grupa VMO. Sam Lubański i jego rodzina mocno przeżyli to wydarzenie. Opowiadał on o tym, jak jego życie zostało poddane ochronie. Dostaliśmy obstawę policyjną. Codziennie córka Gosia do przedszkola i ja na trening jeździliśmy z eskortą. Potem wyjechaliśmy do Polski, czekając, aż sytuacja się unormuje. I tak też się stało. Lubański potem jeszcze próbował swoich sił w Valenciennes, Stade P oraz KRC Mechelen. To w tym ostatnim klubie po rozegraniu tylko jednego oficjalnego spotkania w wieku 39 lat zakończył profesjonalną karierę. Wszystkich fanów futbolu zapraszam do darmowej przeglądarkowej gry footballteam.pl. Link znajdziesz w opisie. Na dziś to tyle, dzięki za uwagę, do usłyszenia.